W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga, mocą przywidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Są to słowa dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonego uroczyście przez Piusa IX w roku pańskim 1854. Ta prawda wiary, o której w swej nieomylności orzekł Kościół i Święty, zobowiązuje nas do jej wyznawania pod sankcją, co by się nigdy nie zdarzyło, wykluczenia ze społeczności zbawionych. Jeżeli ktoś całej wiary katolickiej nie zachowuje, to zbawiony być nie może. I ta prawda, że Maryja jest od pierwszej chwili swego poczęcia wolna od grzechu, należy do depozytu wiary katolickiej. I dziś podejmiemy refleksję nad niepokalaną czystością Matki Jezusa i zadamy sobie pytanie, jaki Bogu towarzyszył motyw w zachowaniu tej niewiasty od zmachu grzechu pierworodnego i w konsekwencji od wszelkich innych win uczynkowych. Mówimy, że Maria nie tylko miała grzechu pierworodnego, ale także żadnego innego grzechu nigdy przez cały bieg swojego ziemskiego życia nie popełniła. Maria niepokalana stanowi bowiem szczyt wśród całego obdarowania łaską w dziejach człowieka. Bóg wybrał małżeństwo Joachima i Anny, tak, świętego Joachima i świętej Anny, które było najświętszym małżeństwem swoich czasów i sprawił cud. Bez nich poczęła się córka niedotknięta grzechem pierworodnym. Przewidziana już przed założeniem świata jako największa chluba Boga, jego największa radość, co zresztą w sposób przepiękny mówi nam dzisiejsza lekcja. Także zanim Bóg stworzył niebiosa i okrąg ziemi, Matka Boża już była przy tym. Zechciał, by zrodziła się niepokalana niewiasta, która miała stać się Matką wcielonego Boga. Ta, która, jak śpiewa Kościół w prefacji, dzisiaj to na pewno usłyszymy, bo to fragment prefacji Matce Bożej, czyli wstępu do kanonu, nie skaziwszy blasku swego panieństwa, miała wydać światu światłość przedwieczną Jezusa, Boga Zbawiciela. Ojciec Kolbe napisał: Bóg w niezliczonej ilości możliwych istot wyobrażających różne Jego doskonałości, widział też od wieków istotę ze wszechmiar doskonałą, niepokalaną żadną skazą grzechu, odzwierciedlającą Jego przymioty Boże tak wiernie, jak tylko to jest możliwe w istocie stworzonej. Rozkoszował się tym widokiem i postanowił od wieków powołać ją do bytu w określonym czasie. Dlaczego przyjściu Zbawiciela na świat musiała pośredniczyć Panna, czyli ta wybrana niewiasta Maria? Dlaczego takie pośrednictwo w ogóle musiało być? I tu odpowie nam wielki święty Augustyn. Grzeszny świat, pisze doktor łaski, nie był godny, by otrzymać Jezusa Chrystusa bezpośrednio z rąk Ojca. Dlatego dał on swego syna Maryi, by ona, istota jedynie tego godna, wydała go światu. Tak mówi święty Augustyn. A więc miał przyjść Jezus, nowy Adam, który zniszczy grzech pierwszego Adama i potrzeba więc było nowej Ewy, której grzech nie dotknął. I stało się tak, że przyszła na świat niewiasta, której łono miało stać się świątynią wcielonego Boga, jego sanktuarium, można powiedzieć w pewnej przenośni, pierwszym tabernakulum Boga. I jak pierwszy Adam zamieszkał w pięknym raju, tak drugi Adam, czyli Jezus, zamieszkał w jeszcze piękniejszym raju, w ogrodzie zamkniętym, to jest w łonie Maryi i niepokalanej niewiasty. I tylko sam Bóg i nikt inny miał wstęp i mógł przebywać w tym ogrodzie. I nie ma i nie będzie nigdy stworzenia piękniejszego od Maryi Dziewicy,
Ona bowiem przewyższa chwałą wszystkich aniołów i świętych, i jak wiemy, uczy nas Kościół Święty Matka Nasza, jej kult i cześć jest szczególny, tak? Przewyższa kult wszystkich świętych, nie dorównuje kultowi oczywiście Trójcy Przenajświętszej, natomiast jest poniżej Trójcy Przenajświętszej, ale jest większym niż świętych i aniołów. Maryja więc, jak słyszeliśmy w dzisiejszej kolekcie, zawierające słowa dogmatu, została odkupiona jako pierwsza mocą przewidzianych zasług Chrystusa Jezusa, które na resztę ludzkości dopiero miały spłynąć z krzyża. Została odkupiona w sposób doskonały od pierwszej chwili swego życia i zachowana od wszelkiego grzechu. Moi drodzy, w Pieśni nad Pieśniami, w traktacie takim mistycznej księdze ze Starego Testamentu, która opiewuje miłość Boga do człowieka albo Boga do jego Kościoła. Ale także jest wiele tekstów z tej księgi jest w sposób taki alegoryczny przypisywany właśnie cudowności Matki Bożej i umiłowaniu Pana Boga do Matki Bożej. I tam czytamy w tejże księdze, kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce i groźna jak wojsko uszykowane do bitwy. Święty Ludwik Grignon de Montfort pisał, że Maryja jest piękniejsza niż wszechświat i że łatwiej jest zgłębić wszechświat niż ją samą. Jest najpiękniejszym dziełem Boga i najpiękniejszym stworzeniem. Stała się przez to postrachem piekła i szatana, ponieważ zgodnie z zapowiedzią z Księgi Rodzaju miała zetrzeć jego głowę. Niepokalana Matka samego Boga, pełna Ducha Świętego tak, że cała chwała i łaski, jakie stracili upadli aniołowie i ludzie, zostały ostatecznie dane Maryi. I tak stała się ona szafarką wszelkich łask. Niepokalana, pełna łaski, jutrzenka zwiastująca Jezusa, prawdziwe słońce i światło dla świata. Jej piękno wewnętrzne, piękno duszy przejawiało się w pięknie ciała i w pięknie zewnętrznym, ale nad wszystko wewnętrznym, bo wszystkie cnoty w niej były w pełni, a jej wola zawsze była zgodna z wolą Boga. Moi drodzy, dzisiaj zawiesiliśmy Matce Bożej dwie nowe lampy, które przywieźliśmy z Lwowa za wasze ofiary i w jej święta i w dni jej poświęcone, czyli wszystkie święta i każdą sobotę, będziemy zapalać, aby płonęły przez cały dzień na chwałę Dziewicy Maryi. I dzisiejszą tacę, jeżeli chcecie złożyć jakąś ofiarę, to przeznaczymy na to, aby ten kąt, w którym jest ten nasz obraz Matki Boskiej, jeszcze bardziej upiększyć poprzez zrobienie coś na kształt takiego ołtarza zawieszonego na ścianie pod Matką Bożą, byśmy mogli tam umieszczać różne świece wotywne i kwiaty stawiać. Taki element drewniany trzeba oczywiście zamówić u stolarza, ale jak wybierzemy odpowiedni kształt, to zamówimy, abyśmy, co prawda, no, to jest nieporównanie mało niż dobre uczynki i modlitwy, które można ofiarować Matce Bożej, a przez to wypraszać łaski dla siebie i dla innych. No ale ponieważ jest dobrze patrzeć na piękne rzeczy, które otaczają rzeczy najpiękniejsze, bo to jest dobrze dla naszych zmysłów i dla rozważania Bożych tajemnic. Dobrze jest, abyśmy naszą świątynią także powoli wyposażali w różne piękne sprzęty, aby też kult jedynego Boga, a także i Dziewicy Maryi, która przy nim stoi, no jaśniał najpiękniejszą chwałą, na jaką nas tylko stać. Maryjo, Matko Zbawiciela, które dałaś nadzieję światu, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.